dziękuję za zaproszenie, a Państwu przede wszystkim za przybycie. Mam taką przyjemność dzisiaj, aby opowiedzieć o pracoholizmie z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to temat, który mnie osobiście bardzo interesuje i lubię się tym zajmować, ale też dlatego, że problem pracoholizmu pokazuje to, w jaki sposób człowiek funkcjonuje i w jakiego rodzaju pułapki może wpaść w pewnych sytuacjach, w pewnych warunkach, czy ze względu na cechy, które posiada. Skupię się dzisiaj na pewnym wycinku tego, co dotyczy pracoholizmu. Nie chciałbym Państwa zbyt wiele czasu tutaj zajmować, bo przecież odpoczynek jest ważny. Gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, coś rodziłoby się w Waszych głowach, na przykład w trakcie prezentacji, to proszę śmiało zadawać, a jak nie w trakcie, to chciałbym, żeby jakieś pytania padły, jeśli będą oczywiście na koniec. I prośba od organizatorów, panów realizatorów, żebyście Państwo zadawali pytania do mikrofonu, dobrze? Także jeśli się one pojawią, to ja będę musiał mikrofon podać, tak żeby wszystko elegancko zarejestrowało się na taśmie. Jestem pracownikiem wydziału w Sopocie i zajmuję się nie tylko pracoholizmem, ale przede wszystkim problemem samokontroli. I dzisiaj w nawiązaniu do tego problemu chciałbym trochę opowiedzieć o tym, czym jest samokontrola i w jaki sposób ona się wiąże z problemem pracoholizmu. No i to pomoże, mam nadzieję, w przejściu do problemu istoty pracoholizmu i też pozwoli na pokazanie tego, jakiego rodzaju konsekwencje wynikają z pracoholizmu. Na sam początek takie dwa podstawowe cele, które służą tej prezentacji. Po pierwsze, to, co chciałem Państwu pokazać, opowiedzieć, odwołując się do badań. Nie wiem, czy przerywa mikrofon, czy jest OK? To chciałbym pokazać to, jakiego rodzaju mechanizmy psychologiczne są związane z problemem pracoholizmu. Jak się okaże za chwilę, jest to problem, który wynika, czy może wynikać z tego, w jaki sposób funkcjonuje osobowość człowieka, w jaki sposób my przystosowujemy się do sytuacji, szczególnie takiej sytuacji, jaką jest praca. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tego, co można byłoby nazwać takimi patologicznymi czy destruktywnymi wzorcami pracowania, tego, jak pracowanie może wyglądać. I po drugie, pokazanie, że nie pracoholizm, a to, co jest inne od pracoholizmu, a mianowicie entuzjazm pracy, to są te czynniki, te rzeczy, te zjawiska, które są korzystne dla pracownika, jak i dla firmy. No i tożsame, chciałbym też pokazać, jakiego rodzaju negatywne konsekwencje pracoholizmu można zaobserwować w funkcjonowaniu jednostki, jak i też samej firmy. Dzisiaj będę Państwu pokazywał różne pytania. Chciałem, żeby te pytania gdzieś w Państwa głowach się pojawiały co jakiś czas, może dzisiaj, może za jakiś czas, dlatego że są to pytania ważne i one w jakiś sposób pozwalają nam lepiej przystosować się do pracy. Zadajcie sobie Państwo takie pytanie, jaki jest sens pracy i czemu praca służy? No właśnie, jakie mogłyby powstać odpowiedzi? Czy ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Okej, czyli pierwszy pomysł to pracujemy, żeby siebie samorealizować. Coś jeszcze? Okej, po prostu, żeby się utrzymać. Powody całkiem banalne. Czy coś jeszcze? Okej. Czyli są tacy ludzie, którzy pracują, ponieważ chcą pracować z ludźmi, potrzebują tego rodzaju kontaktów, czy coś jeszcze? Rozwój osobisty. Takich powodów moglibyśmy sobie podać tutaj bardzo, bardzo wiele, ale inaczej na te pytania odpowiedziałby pracoholik. I to, co chciałem Państwu pokazać, to, że pracoholik raczej odpowie, że przede wszystkim, żeby lepiej się poczuć. Przede wszystkim po to, żeby złagodzić napięcie, przymus, czy wypełnić taki wewnętrzny przymus pracy. Czemu tak się dzieje? Żeby zrozumieć istotę pracoholizmu, warto powiedzieć trochę o historii. Ja nie będę mówił dużo, bo to niezwykła na temat historii pracoholizmu, ale tutaj początki są dość ważne. Mianowicie
To pojęcie, termin powstało jakiś czas temu. Zdaje się, Oates był pastorem i on starał się pokazać w analogii do alkoholizmu, że pracoholizm może być pewnego rodzaju problemem. Oates starał się ten problem zdefiniować, pokazać podstawowe mechanizmy. Po wielu latach, już zdaje się na emeryturze, dostał między innymi za tą pracę nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. I można powiedzieć, że on był ojcem tej kwestii. Natomiast mimo, że od tamtego czasu minęło bardzo wiele lat, do dzisiaj nie udało się naukowcom uzgodnić tego, jaka powinna być definicja pracoholizmu, jaka jest istota pracoholizmu. W związku z tym to, co ja też dzisiaj zrobię, to pokażę, jak badacze starają się tego rodzaju problem zdefiniować czy zbadać. Przede wszystkim to, co ważne jest, jeśli chcemy zajmować się i myśleć o tym, czym jest pracoholizm, to to, żeby zobaczyć, że podstawowym wyróżnikiem tego rodzaju problemu czy zaburzenia psychologicznego jest obsesja pracy. To znaczy, to jest taka sytuacja, kiedy ludzie intensywnie o pracy myślą, myślą o tym, żeby jakieś zadanie zrealizować, żeby wypełnić jakiś obowiązek. Natomiast to, co sobie zadajemy, myśląc o pracoholizmie, to w ogóle kto to jest? Taki człowiek, który uzależnił się od własnej pracy. Czy to w ogóle jest możliwe? Gdyby się przyjrzeć rozmaitym wypowiedziom na forach internetowych pod artykułami, które dotyczą pracoholizmu, to widać takie pytanie, czy poważne, czy niepoważne odpowiedzi, czy komentarze, że w dzisiejszym świecie pracoholizm, jak człowiek ma, prawda, kredyt, albo go zaskakuje bank szwajcarski, to jest taka sytuacja, która bierze się z okoliczności, prawda? Musimy się zamęczać w pracy, musimy do tej pracy chodzić, siedzieć tam wiele godzin i tyle, że tak naprawdę to jest pracoholizm. Ale jak za chwilę Państwo zobaczycie, to wcale dobra odpowiedź nie jest, ponieważ to nie odpowiada na pytanie, jak to badać, prawda? W jakiego rodzaju mechanizmy, jakiego rodzaju czynniki szukać, żeby móc wskazać, że dana osoba, dany człowiek ma tego rodzaju problem. No i jeśli już jakoś sobie tę kwestię, ten problem zdefiniujemy, to pojawia się kolejne pytanie, takie ostatnie, jakiego rodzaju interwencje prowadzi do tego, żeby zmniejszyć szanse na przykład na wystąpienie tego rodzaju problemu. Żeby odpowiedzieć na pytanie o istotę pracoholizmu, zacznę od tego, od opowiedzenia kilku słów na temat samokontroli. Dlatego, że w moim rozumieniu od tego rodzaju, od samokontroli zaczyna się problem związany z pracoholizmem. Samokontrola jest, można powiedzieć, takim czymś w naszym życiu użytecznym. Dlaczego? Dlatego, że samokontrola pozwala nam na radzenie sobie sytuacją pokusy. Codzienne życie wymaga tego rodzaju czynności, żebyśmy potrafili opanować impuls. Co to może być? To może być na przykład jakaś negatywna emocja, która może nas pchać do tego, żeby komuś powiedzieć jakieś brzydkie słowo, albo żeby komuś zrobić coś złego, ale to też może być po prostu hamowanie się przed na przykład jedzeniem słodkich rzeczy. Można sobie wyobrazić, że na co dzień istnieje wiele takich dylematów, kiedy sytuacja, nasze cele i plany wymagają samokontroli. Więc to, co badacze pokazują to, że samokontrola przede wszystkim służy takim celom odległym. Ludzie, planując swoje działania na dzisiaj, na to, co będzie za rok czy za dekadę, w ten sposób skutecznie samokontrolują swoje działanie, swoje życie. Są tacy badacze, które pokazują, że samokontrola jako cecha jest niezwykle ważną cechą obok takiej cechy jak na przykład inteligencja, ponieważ ona warunkuje między innymi to, jak skutecznie osiągamy cele. E,
Badania, które prowadził Michel, badacz zajmujący się samokontrolą, pokazały, że ludzie, którzy skutecznie kontrolują swoje impulsy, bardzo często odnoszą sukces w życiu, mierzone na przykład satysfakcją z życia albo ilością pieniędzy, bogactwem, czyli zarówno takimi materialnymi i niematerialnymi wskaźnikami. Okazało się, że ta samokontrola jest też w jakimś stopniu zapisana w naszym mózgu, to znaczy, że jesteśmy w stanie pokazać, jak funkcjonuje mózg ludzi, którzy skutecznie albo nieskutecznie kontrolują swoje zachowanie. Zatem problem ten kluczowy jest widoczny i w zachowaniu, i tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. Pytanie, kiedy można mówić o samokontroli, kiedy ta samokontrola się rozwija i w jaki sposób można byłoby ją mierzyć i czego ona tak naprawdę wymaga. Teraz chciałem Państwu w ramach takiego wprowadzenia w temat pokazać krótki film. Podejrzewam, że osoby, które studiują psychologię już od kilku lat znają ten problem, znają jak wygląda test pionkowy Marshmallow Test, a te osoby, które nie znają, to będą miały okazję poznać jeden z ważniejszych eksperymentów czy badań psychologicznych. Za jakiś czas ukaże się książka, w której autor tych badań, Walter Michel, opowiada właśnie o problemie samokontroli, także za jakiś czas jeszcze Państwo będziecie mogli sięgnąć sobie do tego źródła. Film trwa kilka minut, myślę, że tak dość dowcipnie pokazuje istotę samokontroli, czego ona od człowieka wymaga. Istota tego zadania, tego badania polega na tym, że dzieciom pokazuje się dwie pianki i mówi im się, że jeśli powstrzymają się przez jakiś czas od zjedzenia tej pianki, którą będą miały na talerze, to w ramach nagrody za to czekanie dostaną kolejną piankę. No i zobaczcie Państwo, co te dzieci robią, żeby wykonać to zadanie. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Okay. All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Thank you.
right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Dla psychologa tego rodzaju sytuacja jest niezwykle ciekawa, ponieważ ona pokazuje bardzo, bardzo wiele. Pokazuje przede wszystkim to, w jaki sposób my ludzie, nawet będąc tak mali, potrafimy kontrolować swoje zachowania. Jak widzieliście Państwo, dzieci robiły różne rzeczy, żeby wykonać to zadanie. Jedne rozpraszały się, jedne patrzyły w bok, inne pukały się po głowie, stosowały takie, można powiedzieć, strategie dystrakcji, rozpraszania się. Inne z kolei wykonywały to zadanie tylko delikatnie próbując, prawda, wąchając, ale nie zbliżając się do zjedzenia i tak dalej, ale to też pokazuje, że samokontrola może męczyć, prawda? Ten chłopiec, który na koniec tak ochoczo zjadł te dwie pianki, prawdopodobnie już był tak mocno wykończony tym zadaniem, owszem, doszedł do końca, ale już po wykonaniu tego zadania zjadł od razu dwie. Był na tyle mocno wyczerpany, że nie był w stanie dalej brnąć w tą sytuację. Zatem wniosek z tego prostego przykładu jest taki, że samokontrola może być męcząca. Ona owszem jest ważna, pomaga, ale może także nas męczyć i sprawiać dużo problemów. To jest taki przykład, który też dotyczy kwestii takiej, kiedy samokontrola jest właściwa, ponieważ my idąc do pracy, wykonując zadania, bardzo często wykazujemy się tą właściwą samokontrolą, tak? Skutecznie realizujemy zadania, skutecznie osiągamy cele, które zamierzymy i to wcale nie znaczy, że jesteśmy pracoholikami, prawda? My działamy skutecznie, działamy właściwie. Czego dotyczy samokontrola? Samokontrola dotyczy w zasadzie wszelkich reakcji, które sobie możemy wyobrazić, bo możemy panować i nad swoimi emocjami, nad myślami i bezpośrednio nad samym zachowaniem. I ona może mieć bardzo, bardzo różne formy. I badacze zajmujący się samokontrolą wyróżniają cały szereg tych aspektów, które są własnością samokontroli właściwej. Po pierwsze, samokontrola jest właściwa wtedy, kiedy radzimy sobie z pokusami. To znaczy w obliczu mamy pewien nadrzędny cel. Jeśli pokusa jest niezgodna z tym celem, to skuteczna samokontrola jest wtedy, kiedy z pokusą sobie radzimy. Wtedy, kiedy ludzie mają spójne cele, wtedy, kiedy te cele zgadzają się ze sobą, wtedy, kiedy nie są sprzeczne. Wtedy, kiedy skutecznie te cele realizują, ale też ważne, wykazują się elastycznością w działaniu. Przecież są nieraz w naszym życiu takie sytuacje, kiedy musimy coś przestać robić, prawda? Bo się na przykład okazuje, że sposób działania, który wybraliśmy, albo cel, który chcemy osiągnąć, są niewłaściwe, nie da się tego zrealizować, nie da się dłużej czegoś ciągnąć. I w tej sytuacji właściwa samokontrola, ta skuteczna samokontrola prowadzi do przerwania, do zakończenia działania. W środowisku pracy są w zasadzie odmiany tej właściwej samokontroli. W środowisku pracy, żeby wykonać zadanie, musimy sobie radzić z dystrakcją. Na przykład musimy właściwie reagować na pojawiających się kolegów czy koleżanki, które próbują nas odciągnąć od zadania, ciągle zagadując o jakieś nieistotne sprawy. Musimy też często przełamywać pewien opór związany z tym, że czegoś nam się nie chce zrobić. Czasem się musimy zmusić, prawda? Musimy pokonać pewien problem, który istnieje w nas samych. Samokontrola może mieć trzy formy. Pierwsza forma to jest forma taka, kiedy nie ma samokontroli. Zostawiamy sobie taki cel, kiedy
prawda? Nie, chcemy schudnąć, a mimo to nam się nie udaje. Ciągle podżeramy coś z lodówki. I samokontrola może mieć formę właściwą, ale też można mieć taką formę, którą można określić mianem nadmiernej samokontroli. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy ludzie wkładają zbyt wiele wysiłku, zbyt wiele energii w kontrolowanie swojego zachowania. Można powiedzieć, że to jest na przykład taka sytuacja, kiedy ludzie zbyt wytrwale działają, zbyt wytrwale dążą do osiągnięcia danego celu, robią to często zbyt wieloma kosztami. I jak pokazują badania dotyczące rozmaitych takich zjawisk psychopatologicznych, na przykład różnych problemów, kiedy ludzie muszą myć ręce, muszą jakoś uporczywie kontrolować jakiś aspekt swojego życia, wtedy wyróżnia się coś w rodzaju takiej obsesji. Osoba, która ma taką potrzebę dużej czystości i pedantyzmu, to jest osoba, która nieustannie, prawda, dba o przedmioty, które są wokół niej, myślą nieustannie, obsesyjnie o pewnego rodzaju porządku. No i to, co moglibyśmy powiedzieć, to to, że jest to taka sytuacja, kiedy człowiek nadmiernie kontroluje swoje zachowanie czy swoje otoczenie. Badania psychologiczne pokazały, że między innymi tego rodzaju zjawisko nadmiernej wytrwałości występuje wtedy, kiedy ludzie z zawyżoną samooceną, czyli pewna cecha powoduje to, że w sytuacji porażki ludzie wykazują się nadmierną wytrwałością. Były to badania realizowane przez Baumeistera i jego zmarłą małżonkę Thais i one pokazały, że w sytuacji takiej, kiedy człowiek otrzymuje negatywną informację zwrotną, że na przykład źle wykonał jakieś zadanie, to osoby z zawyżoną samooceną nie będą uważały, że tego rodzaju informacja zwrotna jest czymś ważnym, istotnym, mimo tej informacji będą kontynuowali działanie. Mimo to, że działanie jest frustrujące, nieprzyjemne, to i tak działają. Konkluzja z tych badań jest mniej więcej taka, że osoby z zawyżoną samooceną czują taką wewnętrzną potrzebę, aby poprzez zadanie potwierdzić dobre mniemanie o sobie, potwierdzić to, że w cudzysłowie na tą wysoką samoocenę zasłużyli. I jak za chwilę Państwo zobaczycie, to sytuacja z pracoholizmem jest mniej więcej właśnie taka, jak z tą osobą, która w sytuacji porażki wykazuje się nadmierną wytrwałością, ponieważ pracoholicy to mogą być osoby, które właśnie w ten sposób angażują się w zadanie. Mimo zmęczenia, mimo frustracji, mimo negatywnych emocji, mimo tego, że długo nie odpoczywały, potrafią się w taką pracę, w zadanie angażować. Zanim przejdę do tej istoty, do próby nazwania tego, czym jest ten pracoholizm, to może przez chwilę kilka takich potocznych przekonań na temat tego, czym jest pracoholizm i czy to dobrze, że człowiek jest pracoholikiem. I często można usłyszeć, że na przykład pracoholizm to jest ktoś, kto pracuje dużo więcej niż inni, prawda? Czyli żona mówi do męża, słuchaj, ty jesteś pracoholikiem, jesteś wstrętny, prawda, tyle siedzisz w tej pracy, zamiast tutaj być z nami w domu, zajmować się dziećmi. Jak za chwilę się okaże, to czas przebywania w pracy to nie jest ten podstawowy wyznacznik tego, że ktoś jest pracoholikiem. Jeszcze to, co jest potocznym i wcale nietrafnym przekonaniem, to między innymi to, że pracoholizm to jest taka sytuacja, kiedy człowiek uwielbia swoją pracę, prawda? Lubi w tej pracy przebywać, kocha ją, jest jej oddany. To też jest potoczne i nieprawdziwe przekonanie. Często się słyszy, że w pracoholizmie nie ma nic złego, że to absolutnie nie przeszkadza, jeśli człowiek jest pracoholikiem. I tych przekonań, takich różnych haseł, które są związane z pracoholizmem, jest całkiem sporo. To są wszystko nieprawdziwe, niewłaściwe przekonania, które w zasadzie zacierają znacząco obraz tego, czym jest pracoholizm. Przede wszystkim, jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest pracoholizm i jak powstaje,
to można tutaj skoncentrować się na kilku podstawowych teoriach dotyczących tego problemu. Bardzo często, czyli jeden z najczęściej cytowanych współcześnie psychologów organizacji zajmujących się między innymi pracoholizmem i wyczerpaniem, czy wypaleniem zawodowym, mówi o tym, że pracoholizm ma takie dwa podstawowe wymiary. Pierwszy wymiar dotyczy tej obsesji już wcześniej wspomnianej, że na pewno, jeśli chcemy zdiagnozować u kogoś pracoholizm, to musimy wykazać, że ta osoba jest obsesyjnie zaangażowana w pracę. Myśli o pracy poza pracą, myśli o pracy na urlopie, myśli o pracy wtedy, kiedy jest w domu i zajmuje się na przykład rodziną. Ale to też jest taka sytuacja, kiedy mówimy o kompulsji, czyli o takiej sytuacji, kiedy człowiek wykonuje pewnego rodzaju zachowanie i nie jest w stanie go przerwać. Więc może to przyjmować taką formę niezdolności do odangażowania się od zadania. Człowiek jest bardzo mocno skupiony na zadaniu i wykonuje je, dopóki nie osiągnie założonego przez siebie poziomu, dopóki czasem nie padnie ze zmęczenia. Drugi wymiar to jest to, co odnosi się bezpośrednio do tego, jak mocne jest to zaangażowanie. Więc tutaj Schaufeli razem ze współpracownikami z wielu krajów mówi o takim ekstremalnym zaangażowaniu w pracę. Te tutaj zdania, które są w cudzysłowiach, to są zdania, które pochodzą z takiej skali stworzonej przez Schaufeliego i jego współpracowników. Skala ta nazywa się DUVAS i to jest skala, która pozwala na oszacowanie tak zwanego ryzyka pracoholizmu. To nie jest coś, co pozwala bezpośrednio na diagnozę, na stwierdzenie tego, że ktoś jest pracoholikiem, ale umożliwia określenie tego, czy ktoś jest w grupie ryzyka, czy nie jest. No i każdy z Państwa może sobie ten test znaleźć w internecie, zorientować się, o co w tym chodzi. Między innymi tam się pojawiają takie wyróżniki, jak na przykład takie twierdzenie: czuję się winny, gdy biorę wolne. I osoby, które moglibyśmy określić mianem pracoholika, powiedzą, że tak, zdecydowanie tak, to jest to właśnie uczucie, które mi towarzyszy wtedy, kiedy biorę wolne. No i drugie twierdzenie, które dotyczy drugiego wymiaru, to jest to: ważne jest dla mnie, by ciężko pracować, nawet jeśli nie cieszy mnie to, co robię. Akurat to zdanie dotyczy ważnej kwestii, kwestii satysfakcji z pracy i dotyczy również emocji, bo jak się za chwilę okaże, to co ważne w pracoholizmie, to nie tylko to, że człowiek jest zaangażowany w pracę, w sensie obsesji, czy nie jest w stanie pracy przerwać, bo kompulsywnie ją wykonuje, czy ekstremalnie pracuje, poświęcając się znacząco wykonywaniu pracy, ale ważne są przede wszystkim emocje i to, czemu służy praca w tym procesie regulacji doświadczeń emocjonalnych. Zatem okazuje się, że nie tylko to jest ważne, że człowiek obsesyjnie myśli o pracy, nie jest tylko ważne to, że jest mocno w nią zaangażowany, ale także to, jakiego rodzaju odczucia wiążą się z pracą i czy człowiek czuje satysfakcję, czy nie czuje. Zatem próbując odkryć tą istotę pracoholizmu, patrzymy teraz na to, w jaki sposób człowiek reguluje emocje. Okazuje się, że emocje mają fundamentalne znaczenie w procesie, czy po prostu w badaniu samokontroli, w diagnozowaniu, przepraszam, pracoholizmu, w diagnozowaniu pracoholizmu. I badacze, po to, żeby lepiej zdefiniować sobie, czym jest pracoholizm, starają się pokazać takie dwa portrety psychologiczne. Pierwszy to jest portret psychologiczny pracoholika, a drugi to jest portret psychologiczny entuzjasty pracy. I psychologowie pokazują, że te dwa typy różnią się fundamentalnie. I na czym polegają te różnice? Różnice mają charakter taki dość ukryty. To znaczy coś, czemu, jeśli chcielibyśmy ten pracoholizm zdiagnozować, musielibyśmy się przyjrzeć człowiekowi znacznie bliżej, odkryć to, jakiego rodzaju motywacja
wiąże się z czynnościami, które te osoby wykonują. Jakiego rodzaju motywy kierują entuzjastą pracy czy pracoholikiem? Po pierwsze, należy sobie dać pytanie, jakiego rodzaju motywy czy motywacja kieruje entuzjastą, jakiego rodzaju motywacja kieruje pracoholikiem. I to, co badania podpowiadają, to po pierwsze, ta motywacja w przypadku entuzjastów pracy ma charakter taki wewnętrzny. To znaczy ludzie pracują, dlatego że zadanie, praca jest dla nich osobiście ważna, ale nie dlatego pracują, że muszą, prawda, tak jak Państwo powiedzieliście na wstępie, zarobić, muszą utrzymać się. Owszem, to jest ważne, ale chodzi o to, że u entuzjastów pracy ten motyw samorozwoju, realizacji poprzez pracę przeważa. Natomiast u pracoholików występuje motywacja taka zewnętrzna, to znaczy oni wykonują pracę konkretnie na co dzień, dlatego żeby spełnić wymagania szefa, żeby podporządkować się pewnym regułom. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek uznaje za ważne to, co pochodzi z zewnątrz. Czyli wykonuje pracę na poziomie, na standardzie wyznaczonym przede wszystkim przez czynniki, przez czynniki zewnętrzne. Czyli na przykład w nauce to jest tak, że my staramy się mieć jak najwięcej cytowań, mieć jak najwyższe wskaźniki, czyli osoby, które w swojej pracy badawczej, w swojej pracy naukowej zwracają szczególną uwagę na takie aspekty liczbowe, na to, co trzeba w danej dziedzinie osiągnąć, to są osoby, które poniekąd narażają siebie na właśnie taką motywację zewnętrzną w pracy. Po drugie, obok motywacji istnieją jeszcze emocje, które mogą wiązać się z wykonywaniem pracy. Więc po pierwsze, badacze różnicują to, co ludzie czują przed i po pracy. I tak badania prowadzone przez Schaufeliego, Bakera pokazują między innymi to, że pracoholicy i entuzjaści pracy czują ekscytację idąc do pracy, ale różnica między jednym a drugim typem polega na tym, że pracoholicy czują po pracy zmęczenie, dysatysfakcję, natomiast entuzjaści pracy są wciąż nastawieni pozytywnie, wciąż czują się dobrze, entuzjastycznie i czują się spełnieni w związku z wykonanymi działaniami. Można powiedzieć, że pracoholik jest wiecznie niezadowolony z tego, jakie efekty osiągnął w pracy. Na pewno jeden i drugi typ nie różni się czasem spędzanym w pracy, to jest bardzo duży wskaźnik i my prowadząc nasze badania dotyczące pracoholizmu nie znaleźliśmy jakichkolwiek związków między czasem pracy a poziomem pracoholizmu. No i tak jak wcześniej wspomniałem, nie mają znaczenia też emocje, które ludzie czują przed rozpoczęciem pracy, ponieważ w sytuacji wtedy, kiedy widzimy entuzjasty pracoholika, te emocje mogą być całkiem podobne. Jak zatem dzieje się to, że ludzie stają się pracoholikami? Jak to dzieje się, że nie potrafią znaleźć tej właściwej wewnętrznej motywacji w pracy? I taki zarys tego, jak stajemy się pracoholikami, przedstawił jakiś czas temu Kamila Wojdyło, pokazując, że problem pracoholizmu pojawia się przede wszystkim w sytuacji takiej, kiedy ludzie zaczynają używać pracy. Używać do czego? Przede wszystkim do tego, żeby poprawić sobie nastrój, żeby poczuć się lepiej. Dlaczego ludzie tak działają? Mogą działać dlatego, że czują się na przykład niedowartościowani albo w sytuacji pracy, czy w pracy jest po prostu taki wymóg, że jest dużo różnych zadań i że realizacja tych zadań pozwoli tym ludziom poczuć się w końcu dobrze. Więc te powody używania pracy koncentrują się właśnie na tym, że praca może pełnić taką funkcję regulatora nastroju. Tym drugim etapem, zresztą podobnie jak w alkoholu, prawda, że możemy być na początku entuzjastą, smakoszem, prawda, a po jakimś czasie możemy zauważać, że mamy pewien problem, tak? Już nie tyle, że pijemy, żeby poczuć różne gatunki, różne smaki piwa, wina i tak dalej, ale zaczynamy powoli tego alkoholu nadużywać, więc tutaj sytuacja jest podobna. W pracy spędzamy dużo czasu, ale też i możemy spędzać w niej te przysłowiowe 8 godzin, natomiast
ten etap środkowy, który jest bezpośrednim takim wprowadzeniem do pracoholizmu, jest określany mianem nadużywania pracy. Co zatem musi wystąpić, aby można było mówić o pracoholizmie, poza tą ścieżką kształtującą tego rodzaju problem? Po pierwsze, jeśli chcemy mówić o uzależnieniu, tutaj mowa jest o uzależnieniu takim behawioralnym, to powinniśmy mieć możliwość wyróżnienia trzech podstawowych komponentów związanych z pracoholizmem. Po pierwsze, musi istnieć komponent poznawczy, który się charakteryzuje między innymi obsesją. Drugi to jest komponent emocjonalny, tego na przykład w koncepcji Schaufelego i innych badaczy zajmujących się pracoholizmem nie ma. Ten komponent związany jest z doświadczeniami emocjonalnymi takimi, że na przykład ludzie poprzez pracę osiągają stan ulgi. I trzeci to jest komponent behawioralny związany z zachowaniem, czyli to jest mniej więcej taka sytuacja, kiedy ludzie działają, a tego działania nie są w stanie dobrze, skutecznie powstrzymać. Czyli to jest między innymi taka sytuacja tej niewłaściwej, nadmiernej wytrwałości. Jakie zatem w naszych badaniach wyróżniliśmy komponenty, może nie komponenty, tylko aspekty nawiązujące do tych trzech komponentów pracoholizmu? Po pierwsze, to, co jest typowe i obecne we wszystkich koncepcjach pracoholizmu, ale wcale nie jest istotą, pełną istotą pracoholizmu, to to, że jeśli mówimy o pracoholizmie, to przede wszystkim musimy obserwować zaburzenia obsesyjne i kompulsywne związane z pracą, czyli niezdolność do oderwania się od zadania, z taką uporczywą kontrolą w pracy, angażowaniem się w czynności, które na przykład nie są wymagane przez pracodawcę, ale w cudzysłowie mile widziane, prawda? To jest te przysłowiowe pozostawanie po godzinach. Druga kwestia, o której jeszcze nie wspomniałem, to jest to, co prawdopodobnie jest takim głównym elementem zamachowym w całym tym problemie. To jest to, co określają badacze i to, co my w naszych badaniach nazywamy neurotycznym perfekcjonizmem. Bo jak się bliżej przyjrzeć temu problemowi, to przede wszystkim można sobie zadać pytanie takie, no dobrze, ludzie pracują, ponieważ poprawiają sobie ten nastrój, ale co jeszcze takiego może ich motywować? Okazuje się, że to, co jest takie charakterystyczne u pracoholików, to perfekcjonizm. To potrzeba, bardzo silna potrzeba zaangażowania się w zadanie i wykonywanie tego zadania w sposób perfekcyjny, w sposób taki doskonały. A dlaczego neurotyczny? Mianowicie neurotyczny perfekcjonizm to jest takiego rodzaju predyspozycja czy cecha, która ma duże znaczenie w sytuacji, kiedy ludzie ponoszą porażkę. Coś im się nie udaje i neurotyczni perfekcjoniści przede wszystkim biorą tę porażkę do siebie jako wskaźnik między innymi tego, że kiepsko sobie radzą, że są beznadziejni, że są złymi pracownikami. Ktoś, kto cechuje się takim, można powiedzieć, dobrym perfekcjonizmem, to jest osoba, która potrafi przekuć porażkę na zmianę sposobu działania, która wynosi z tego rodzaju wiedzę, ale nie dotyczącą siebie, nie dotyczącą ja, ale dotyczącą przede wszystkim tego, w jaki sposób należy zmodyfikować własne działanie, aby w przyszłości zamiast porażki pojawił się sukces. Trzeci aspekt, który związany jest już z regulowaniem nastroju, ale tutaj wchodzi kolejny dodatkowy element, mianowicie element związany z tym, że ludzie poprzez pracę podnoszą swój nastrój, ale przede wszystkim nastrój, który podnosi się dlatego, że praca znaczy coś dla samooceny, dla mojego ja. Czyli w pracy jestem dlatego, żeby
realizować swoje cele, ważne cele, które są bezpośrednią informacją o tym, jak jestem dobry, jak jestem świetnym pracownikiem. No i jeśli rzeczywiście udaje mi się te wysokie standardy, te perfekcjonistyczne standardy osiągnąć, to rzeczywiście tak się dzieje. I ostatni aspekt to w takim już stadium, można powiedzieć, zaawansowanym pojawia się potrzeba pracy i ludzie pracują po to, żeby zredukować pewnego rodzaju napięcie, zresztą podobnie jak w przypadku na przykład uzależnienia od nikotyny czy uzależnienia od alkoholu, w takim zaawansowanym stadium to uzależnienie cechuje się między innymi tym, że ludzie już piją albo palą po to, żeby usunąć to nieprzyjemne napięcie, które jest w nich, które jest wywołane brakiem danej substancji. Tutaj podejście do tego jest analogiczne. Te wszystkie mechanizmy zamykają się w coś, co ja określiłem tutaj mianem błędnego koła pracoholizmu. Po pierwsze, to, co zdaje się ważne, to właśnie to, co napędza tego rodzaju koło i to zaczyna się od neurotycznego perfekcjonizmu, czyli od takiej sytuacji, kiedy ludzie wyznaczają sobie zbyt wysokie cele, chcą zbyt wiele osiągnąć, przede wszystkim dlatego, że to pozwala podbudowywać im samoocenę. Skutkiem tego neurotycznego perfekcjonizmu, tak przynajmniej postulowaliśmy w naszym modelu, to jest obsesja i kompulsja. To znaczy, jeśli jestem, można powiedzieć, neurotycznie zaangażowany w wykonywanie mojej pracy, zwiększa to znacząco wystąpienie tej obsesji, takiemu właśnie powracaniu do pracy. I skutkiem tego jest kompulsywne, nieprzerwane wykonywanie pracy, myślenie o tej pracy, niechęć do oderwania się od zadania, dlatego że dzięki takim czynnościom jesteśmy w stanie osiągać pewną ulgę, chwilową, taką, która wiąże się z bardzo delikatną satysfakcją, ale taką, którą nie można uogólnić do takiego sformułowania kocham swoją pracę, lubię swoją pracę. Pracoholik powiedziałby, że lubię moją pracę pod warunkiem, prawda, że osiągam ten stan ulgi, redukcji nieprzyjemnego napięcia, ale tak naprawdę to nie jestem z niej zadowolony, bo czuję jakieś obawy, czuję lęk. No i jeśli człowiek tego rodzaju standardy zrealizuje, jeśli już uda się osiągnąć zamierzony cel, człowiek na chwilę podbuduje swoją samoocenę, to może przekładać się z kolei na podniesienie tego, co określiliśmy tutaj mianem neurotycznego perfekcjonizmu. Ten model może jest trochę skomplikowany, ale on też nawiązuje do tego, co można uznać za przyczyny, potencjalne przyczyny pracoholizmu. Badania niestety dość jasno nie odpowiadają na pytanie, co przekłada się na pracoholizm z wielu różnych względów. To, co my wyróżniamy, to przede wszystkim samoocenę, tak? Czyli pracoholicy to są osoby, które mają niestabilną samoocenę, pracują, aby w jakiś sposób tę samoocenę podbudować, polepszyć, chociażby na chwilę. Kolejna przyczyna to jest to, co można określić mianem takich specyficznych mechanizmów regulacyjnych. To, w jaki sposób ludzie regulują swoje stany wewnętrzne, swoje emocje i to, jak tego rodzaju procesy przekładają się na zachowanie. Po pierwsze, okazuje się, tak przynajmniej wynikałoby z badań, że pracoholicy w dość specyficzny sposób reagują na porażkę. Na porażkę reagują w ten sposób, że biorą ją do siebie, porażka jest dla nich wskaźnikiem niskiej samooceny. Okazuje się, że pracoholicy to również osoby, które są
mało elastyczne w sytuacjach decyzyjnych, takich, kiedy trzeba podjąć jakąś inicjatywę, na coś się zdecydować, oni są mniej elastyczni. I to bezpośrednio wiąże się z tym, że ludzie w tego rodzaju sytuacjach, w sytuacjach porażki czy w sytuacjach decyzyjnych, pracoholicy nie są w stanie wzbudzać w sobie pozytywnych emocji. Czują więcej lęku, więcej negatywnego takiego ładunku emocjonalnego i to w jakimś stopniu paraliżuje, nie pozwala im iść o krok dalej, nie pozwala im zmienić sposobu działania. I jednocześnie jest prawdopodobnie takim sygnałem przekładającym się na ocenę siebie. Jakie są konsekwencje pracoholizmu? Przechodząc już do ostatniej części, na koniec chciałbym właśnie powiedzieć o tych konsekwencjach. Takim najbardziej dramatycznym przejawem, tym co jest konsekwencją pracoholizmu, to z pewnością Państwu znany problem społeczny, który występuje przede wszystkim w Japonii. To jest to, co Japończycy określają mianem karoshi, czyli albo karoshi, mianowicie śmiercią z przepracowania. Czyli to jest taka sytuacja, to nie, że człowiek umiera dlatego, że pracuje, ale umiera, że jest totalnie wyczerpany wykonywaniem pracy. Oczywiście jest to, Japonia to jest kraj odległy. Pytanie, czy my możemy porównywać się do nich? Z pewnością nie. To nie jest tak, że u nas pracuje się tak jak w Japonii, ale można co jakiś czas usłyszeć w prasie rozmaite przykłady takich osób, które właśnie ze względu na przepracowanie, na zmęczenie zmarły. Jakiś czas temu dość było głośno w prasie, może to było 2, może to było 3 lata temu, można było usłyszeć o takim młodym, jeśli dobrze pamiętam, Brytyjczyku, który chciał dostać się do takiej dużej londyńskiej agencji finansowej i po to, żeby się dostać do tej agencji, wykonywał bardzo intensywnie pracę. To znaczy zaczynał wcześniej rano, w tej pracy był znacznie dłużej niż inni, wracał do domu, dajmy na to, była to godzina 11 wieczorem, tam szybko brał prysznic, wskakiwał z powrotem do autobusu czy do metra i jechał po to, żeby dalej pracować. No i był w stanie wytrzymać tak mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, chyba 4 dni. Piątą dobę znaleziono go martwego w pracy. Więc jest to oczywiście dramatyczny przykład. Nie wszyscy pracoholicy do tego zmierzają, ale inne, mniej dramatyczne konsekwencje również można zaobserwować, takie, które mogą mieć poważne znaczenie w zdrowiu człowieka. Po pierwsze, badania pokazują, że pracoholizm przekłada się na depresję i na to, co w psychologii określa się mianem ruminacji, czyli takim powracaniem myślami do porażki, powracaniem do tego, co związane jest z porażką. I bardzo często okazuje się, że osoby często ruminujące to są takie, które nie są w stanie zmienić swojego funkcjonowania, to są takie osoby, które ciągle rozpatrują daną sytuację w głowie. Co dalej? Okazuje się, że tymi konsekwencjami mogą być rozmaite problemy takie somatyczne, jak na przykład zaburzenia snu, gorszy stan zdrowia, taki na przykład mierzony bólami głowy, a nawet myślami samobójczymi. Badania pokazują, że właśnie u pracoholików, czy znaczy u osób o wyższym poziomie pracoholizmu, czy o wysokim poziomie pracoholizmu, tego rodzaju myśli samobójcze są dość często widoczne. Co dalej? Kolejną taką konsekwencją jest wypalenie, wyczerpanie emocjonalne, które wyraża się, i to jest taka klasyczna psychologiczna teoria mówiąca o wyczerpaniu, wypaleniu zawodowym. Mianowicie obserwuje się, że pracoholicy są i wyczerpani emocjonalnie, czyli często się źle czują w pracy, są pracą zmęczeni, czują, że nie są w stanie dłużej jej wykonywać, ale to wypalenie zawodowe wiąże się także z tym, w jaki sposób ludzie wypalenie zawodowe określają innych. Tutaj mamy zatem do czynienia z takim problemem depersonalizacji
osoby wypalone zawodowo na przykład mogą traktować klientów jako rzeczy, jako przedmioty, nie jako osoby, nie jako jak kogoś, kto czuje, kto ma potrzeby. No i też wcześniej wspomniany brak satysfakcji jako ważny aspekt wypalenia zawodowego. Kolejną taką konsekwencją jest mniejsza aktywność fizyczna, zatem u pracoholików częściej obserwuje się albo u osób narażonych na pracoholizm, to też należałoby tutaj dodać, obserwuje się zmniejszenie aktywności fizycznej, czyli zmniejszenie takich zachowań prozdrowotnych, takie, które mają znaczenie w utrzymywaniu właściwej formy fizycznej, ale też i gorsze odżywianie. To są takie badania, które robiłem wspólnie z moimi studentami. Okazało się, że osoby z wyższym poziomem pracoholizmu, prawdopodobnie jakiś procent z nich można byłoby zdiagnozować jako pracoholików, to były osoby, które bardzo źle się odżywiały, tak? Wolały jeść rzadko, bardzo często wysokokaloryczne produkty, miały także tendencję do picia alkoholu, silniejszą niż normalnie w populacji. Co dalej? Obserwuje się także spadek ogólnej efektywności poznawczej, czyli między innymi obserwuje się u osób o wysokim poziomie pracoholizmu zmęczenie, obserwuje się także pewne takie specyficzne formy regulacji emocji, które mogą prowadzić do zmęczenia, czyli na przykład obserwuje się koncentrację ludzi na emocjach i na wypieraniu emocji, czyli zaprzeczaniu temu, że człowiek czuje się źle albo że jest zły, co często się wiąże z taką niezdolnością do właściwego wyrażania emocji negatywnych. Wspomniany wcześniej brak umiejętności oderwania się od zadania. Jeszcze inny aspekt, który związany jest z taką ogólną tendencją, która może mieć wpływ na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, to znaczy mówi się o tym, że osoby z wysokim poziomem pracoholizmu, pracoholicy to są osoby, które są słabo ukierunkowane, to znaczy mają niewiele celów poza pracą, są takimi osobami o osłabionej sile woli, czyli mało skutecznie osiągają te cele, które wyznaczone są poza samą pracą. Ponadto okazuje się, że pracoholicy to są osoby nastawione na rywalizację z innymi ludźmi, osoby, które są skoncentrowane na takich materialnych aspektach rzeczywistości, co ma też konsekwencje na to, jak te osoby funkcjonują w grupie. Z jednej strony, jak psychologia przekonuje, rywalizacja może mieć pewne pozytywne skutki, ale tych negatywnych skutków jest znacznie więcej. Na przykład takim negatywnym skutkiem rywalizacji jest to, że ludzie tracą motywację wewnętrzną do wykonywania zadania, czyli ważniejsze staje się na przykład w pracy to, żeby uzyskać przewagę nad innymi ludźmi, a nie to, żeby rzeczywiście zrealizować dane zadanie. Czyli pracoholicy to są osoby, dla których ważniejsze jest to, żeby pokonać innych, a nie to, żeby dobrze zrobić robotę, tak, którą powinni albo którą chcą wykonać, co, jak pewnie należałoby się spodziewać, może mieć negatywny wpływ na realizację na przykład zadań firmy. Co dalej? Badania takie dość nowe, które były realizowane w Holandii i w Japonii, pokazały, że u osób, które określamy mianem pracoholików, częściej obserwuje się nasilenie konfliktu praca-dom niż u osób, które określamy mianem entuzjastów pracy. Co to znaczy? To między innymi może oznaczać to, że u pracoholików obserwuje się taką silniejszą tendencję do uznawania tego, że no, praca jest czymś ważniejszym niż rodzina, co może się przekładać na zwiększenie szansy rozpadu życia rodzinnego czy życia emocjonalnego w ogóle takiej jednostki.
Zatem jakby sobie na to popatrzeć, to można dojść do takiego wniosku, że prawdopodobnie u pracoholików występuje takie odwrócenie hierarchii potrzeb. To znaczy, jeśli normalnie na tym najniższym poziomie są potrzeby fizjologiczne, potrzeby związane ze snem, z jedzeniem, bezpieczeństwem, są potrzeby relacji społecznych, a na samej górze, gdzieś tam, może powiedzieć na końcu, potrzeby związane z samorealizacją, tak być może u nich ważniejsze jest to, żeby realizować to, co dla nich jest istotne, z pominięciem pozostałych potrzeb, tak? Czyli nie liczy się to, że jestem zmęczony, nie jest ważne to, że trzeba pójść spać, ale ważne jest, żeby wykonać to, co ważniejsze jest, myślę tutaj o pracy. I na koniec jeszcze kilka kwestii, o których warto pamiętać, zanim Państwo, nie wiem, zaczniecie się jakoś przejmować albo może trochę myśleć o sobie, o innych, czy oni są pracoholikami, to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że tego rodzaju badania mają dość poważne ograniczenia. Mimo że one są prowadzone w wielu krajach, mimo że biorą w nich udział tysiące osób, to przede wszystkim nie wiemy, nie mamy jasnego obrazu co do tego, jakie są przyczyny. Ja Państwu pokazałem, że prawdopodobnie tą przyczyną może być samoocena, ale pytanie, czy jedyną, tak? Więc zadajemy sobie pytanie, czy tych przyczyn jest wiele, czy to jest na przykład kwestia kontekstu organizacyjnego, w którym człowiek działa, czyli czy to jest tak, że pracoholicy powstają, tak? Czy to jest tak, że przede wszystkim decydują o wystąpieniu pracoholizmu pewne predyspozycje osobowościowe, to znaczy, czy pracoholikiem można być niezależnie od tego, w jakim kontekście się pracuje, czyli czy jakie znaczenie mają cechy, jeśli tak, to jakie, czy sytuacje w wywoływaniu tego rodzaju zaburzenia. Kolejna kwestia to jest rozpowszechnienie i tutaj też badacze nie są zgodni co do tego, jak powszechny jest ten problem, jak powszechny jest w Polsce, jak powszechny jest w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. My przyjmujemy, biorąc pod uwagę to, jakie dane uzyskujemy w naszych badaniach, że mniej więcej ten problem dotyczy około 5% pracowników. Może powiedzieć, że to nie jest dużo, ale jak się spojrzy na to, ile ludzi w Polsce pracuje, to można powiedzieć, że tych osób jest całkiem sporo. Z kolei badacze amerykańscy, taki badacz nazwisku Powers, on mówi o tym, że nawet 25% pracowników to są pracoholicy. Więc tutaj między badaczami nawet nie ma zgodności co do podstawowej kwestii, jak dany problem obsesji, kompulsji pracy jest rozpowszechniony. Po trzecie, trzeba wziąć pod uwagę to, że te badania, które Państwu prezentowałem, to są często badania takie, gdzie skupiamy się wyłącznie na deklaracjach, na to, co ludzie mówią i bierzemy to za pewnik, natomiast to nie do końca jest dobra miara pewnych problemów, które występują w funkcjonowaniu firmy czy funkcjonowaniu jednostki. Myśmy próbowali, zresztą badacze nie tylko w Polsce próbują odpowiedzieć sobie, czy adresują badania dotyczące tego problemu deklaracji, czyli tego, że ludzie deklarują pewne rzeczy, a my na tej podstawie opisujemy poważne zjawiska w charakterze takim psychopatologicznym, więc są takie badania, które na przykład starają się pokazać, w jaki sposób realnie pracoholizm wpływa na efektywność zadań i okazuje się między innymi, że rzeczywiście jest tak, że osoby, które osiągają w badaniach wysoki poziom pracoholizmu, to są te, które mniej efektywnie pracują, a także w zadaniach są częściej zmęczone, czy może powiedzieć gorzej wykonują te zadania, ale niestety są to badania nieliczne. Tutaj dużo trzeba naprawdę zrobić, żeby pokazać ten realny związek. W ramach takiego slajdu podsumowującego można powiedzieć albo pokazać to, co tutaj jest na slajdzie, to znaczy, że zjawisko pracoholizm przekłada się negatywnie na zdrowie i na wypalenie zawodowe, natomiast entuzjazm pracy, czyli sytuacja taka, kiedy ludzie wykonują pracę, bo chcą, bo lubią,
ale też potrafią się od tej pracy oderwać, skupić się na czymś innym niż praca. Z kolei to przekłada się negatywnie na wypalenie, a pozytywnie na zdrowie. Więc z perspektywy pracownika pracoholizm nie jest niczym pozytywnym. To nie jest tak, że pracoholizm to jest coś pozytywnego, to dobrze być pracoholikiem. No i jest także negatywny z punktu widzenia samej firmy, ponieważ wpływa na efektywność zespołu, wpływa na efektywność jednostek, przekłada się na rozmaite konsekwencje, takie jak na przykład obniżony stan zdrowia, czy absencje wywołane pogorszeniem stanu zdrowia. Natomiast w tym zakresie potrzeba jest badań po to, żeby pokazać, w jaki sposób na przykład struktura organizacji, klimat firmy kształtuje dynamikę pracoholizmu, w jaki sposób pracownicy zmieniają się pod wpływem czynników zewnętrznych, takie, które mogą mieć znaczenie w kształtowaniu pracoholizmu. No i na koniec, jak radzić sobie z tym problemem, jak redukować pracoholizm, jak wspierać entuzjazm. Tych pomysłów może być bardzo wiele. To są raczej pomysły niż wyniki realnych badań, więc prawdopodobnie to jest kwestia czasu, kiedy zobaczymy, jak te tutaj postulaty aplikują się do sytuacji realnych. Przede wszystkim to, co należy robić, to dbać o zdrowie pracowników na różne sposoby, między innymi poprzez tak zwane pozytywne interwencje, to znaczy, żeby pracownicy mieli możliwość odpoczęcia, zrelaksowania się, wzięcia urlopu. Czasem niektóre firmy robią tak, że nie pozwalają, prawda, pracownikom na odkładanie urlopu, tylko wręcz sobie przymuszają do tego, żeby urlop pracownicy wzięli. Jest to pewnego rodzaju higiena, która może gwarantować, czy inaczej może się przekładać na kształtowanie tych właściwych, pożądanych wzorców. Co dalej? Po drugie, należałoby wspierać motywację wewnętrzną, dbając o to, żeby pracownicy realizowali to, co bezpośrednio ich interesuje, co jest dla nich ważne, co chcieliby robić. Obniżanie niepewności. W Polsce, czy na rynku pracy w Polsce, dużym problemem jest tak zwana niepewność zatrudniania. Ludzie często nie wiedzą, prawda, czy będą w kolejnym miesiącu, czy będą pracowali, czy nie będą. No i jednym z takich sposobów, pewnie dość trudnym do wdrożenia globalnie, byłoby właśnie to, żeby stwarzyć ludziom takie poczucie pewności zatrudnienia, że jeśli będą dobrze pracować, rozwijać się, to będą mogli być zatrudnieni. No i jeśli rywalizacja to raczej zdrowa, taka, która jest oparta na celu, a nie na zwalczaniu siebie nawzajem w ramach danego zespołu. Takie cztery podstawowe rzeczy. Oczywiście na ten temat można dyskutować, ponieważ no jakby każdy pomysł dotyczący redukowania pracoholizmu i wspierania entuzjazmu pracy może być stosowany, ale raczej w specyficznych przypadkach wymaga zawsze to jakiegoś zastanowienia i diagnozy danej sytuacji. To tyle. Jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Mogę tutaj być do godziny 12, do której Państwo będziecie chcieli. Chętnie odpowiem na forum. Jeśli Państwo będziecie chcieli pogadać poza forum, to też jest taka możliwość. Chyba z WPS-u jeszcze nie zamykają, więc bardzo proszę. Ktoś pierwszy? Czy kończymy? Czy często występuje takie zjawisko, że pracoholizm jest lekiem na depresję, na obniżoną samoocenę i ucieczkę od myśli w pracę? Bo o tym jakby nie zauważyłem, że Pan powiedział. Powiedział Pan o neurotyzmie, ale jakby tak chciał, dosyć za mało dla mnie. Ten związek między pracoholizmem a depresją jest taki, że to raczej pracoholizm prowadzi do depresji, jest skutkiem, bo o depresji można pomyśleć o takim stanie skrajnego wyczerpania, tak? Braku motywacji,
depresja może być na przykład skutkiem takiej długotrwałej frustracji, którą ludzie odczuwają w sytuacji zawodowej, więc raczej myślimy o tym w ten sposób, że pracoholizm jest skutkiem depresji. Nie myśleliśmy o, no zastanawiamy się nad pytaniem, czy jest na odwrót, prawda? Czyli czuję się źle i wpadam w pracoholizm. Ta relacja być może mogłaby się pojawić, natomiast jeśli pomyślimy sobie o tym, że w sytuacji depresji ludzie są mało zmotywowani, mają taki niski napęd, na przykład depresja jest taką dyspozycją cechującą osoby bezrobotne, to raczej bym powiedział, że ta zależność w drugą stronę raczej nie następuje. To znaczy, że pracoholizm nie jest odpowiedzią na stany depresyjne. Aha. Badania pokazują, że pracoholicy to są osoby, które... Tak, że bardzo często ograniczają swoje życie do pracy, prawdopodobnie dlatego, że te inne obszary, życie rodzinne nie daje im takiej satysfakcji. Nie. To są raczej na zasadzie, w tej chwili przynajmniej, określenie związków między tymi zjawiskami. Czy on występuje? Myślę, że kolejnym etapem będzie określenie jakby skali tego problemu. Kiedy problemy życia rodzinnego, jak często przekładają się na tego rodzaju problem czy zaburzenie. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, czy są badania dotyczące korelacji stresu z pracoholizmem i co może pan powiedzieć na ten temat? Jeśli chodzi o stres, to można powiedzieć tak, że bardzo często ten pracoholizm wiąże się z dużym stresem, to znaczy, jeśli stres rozumiemy jako na przykład emocje negatywne, które ludzie czują, czyli ogólnie rzecz biorąc negatywny stan, to tak, zdecydowanie. Badania pokazują, że u pracoholików często występuje lęk, czyli taka emocja, która może paraliżować wiele różnych działań i powoduje to, że ludzie się generalnie stresują, czasem bez powodu, prawda? Więc ten poziom tego negatywnego stresu u pracoholików jest pewnie dużo wyższy. Bardziej zastanawiam się w takim kontekście, czy na przykład stres długotrwały z jednej strony u tych osób, właśnie na przykład wynikający z neurotyzmu takiego perfekcyjnego, o którym pan mówił, no ale z drugiej strony też te osoby od czegoś uciekają i przez ten pracoholizm być może właśnie obniżają ten poziom. I bardziej moje pytanie wynika stąd, czy są jakieś badania dotyczące bezpośrednio na przykład właśnie uogólnionego poziomu stresu, a pracoholizmem, bo na przykład moim zdaniem byłyby to ciekawe wyniki, tak? Czy faktycznie jest to taki długotrwały stres i on przez to przynosi jakby tam negatywne skutki dla zdrowia? Czy to jest jednak tak, że to też obniża ten poziom? Okej, gdyby tak udzielić odpowiedzi na to pytanie poprzez odwołanie się do tego błędnego koła pracoholizmu, to można powiedzieć tak, że dynamika jest dość duża, to znaczy może być tak, że stres pcha do tego, żeby zaangażować się w nadmierną ilość obowiązków. Następnie po wykonaniu tych zadań, realizacji tych wszystkich obowiązków, ten stres się trochę obniża, natomiast to napędza tą tendencję do tego, żeby brać na siebie kolejne zadania. Więc myślę, że dynamika jest taka, że od wysokiego stresu do chwilowej ulgi, do jeszcze wyższego stresu jako skutku... Nie przypominam sobie, ale myślę, że powinny być. Czy to prowadzone w takim duchu zwykłym, znaczy koncentrującym się wyłącznie na obsesji i kompulsji, czy w takim duchu, który się bardziej koncentruje na emocjach, myślę, że tak. Ta relacja powinna być. Zdziwiłbym się, gdyby nie była. Chciałam zapytać, na ile pracoholizm łączy się z wypaleniem, tak? Bo ja mam takie doświadczenia, że znam takich pracoholików, tak myślę, którzy, no wydaje mi się, że się nie wypalają, za to wypalają wszystkich ludzi wokół siebie, tak? Więc mam pytanie, na ile jakby to się łączy? Czy zawsze pracoholizm jest związany z wypaleniem? Te relacje statystyczne między
pracoholizmem, a wypaleniem są. Myślimy, że to może być jedna z podstawowych przyczyn wypalenia. Natomiast ta druga część pani wypowiedzi jest interesująca. Ja się od jakiegoś czasu nad tym zastanawiam, na ile to jest tak, że szefowie pracoholicy, prawda, wpływając poprzez swoje funkcjonowanie na pracowników, przyczyniają się do ich wypalenia, prawda? To jest rzeczywiście problem, ale takiej jasnej odpowiedzi na to nie ma. Jak ta interakcja między różnymi typami pracowników, kiedy jeden jest pracoholikiem, szefem, a drugi jest zwykłym pracownikiem, lubi swoją pracę, jak to wpływa na wypalenie tych podwładnych? To jest poważna kwestia i to myślę, że to wymaga jakiejś takiej eksploracji badawczej, a później jakiejś refleksji nad tym, jak to rzeczywiście jest. Aż włączyłem. Pan przedstawił tutaj problem jako takie uniwersalne zjawisko, zahaczając tylko kulturowo o Japonię jako przykład tej śmierci z przepracowania, a czy pracoholizm w różnym stopniu dotyka różnych grup zawodowych, ponieważ niektóre grupy zawodowe już jakby są zaprogramowane na wyższy poziom pracoholizmu i w tego wręcz się oczekuje. Czyli zakładam, że nieudane programowanie entuzjazmu skutkuje właśnie pracoholizmem. Takie badania prowadzą między innymi Amerykanie. To znaczy, to są badania, które pokazują, że są pewne grupy zawodowe, które są bardziej narażone na problem pracoholizmu. To są szczególnie takie grupy zawodowe, w których pracownicy muszą wykonywać bardzo wiele różnych zadań i gdzie musi następować taki rozwój pracownika. To znaczy, to są na przykład takie zawody jak lekarze. To znaczy lekarze, żeby dobrze robić swój zawód na wysokim poziomie, to muszą dużo pracować, muszą się dużo uczyć, mają kontakty z klientami, z pacjentami, w cudzysłowie z klientami, muszą często zespołami zarządzać, więc przede wszystkim to jest grupa lekarzy. Druga grupa to są menadżerowie, czyli ludzie, którzy znowu muszą brać na siebie wiele różnych zadań, muszą kierować zespołami. Mniej dotyka to takich wolnych zawodów, takich jak w pewnych sytuacjach prawnicy, prawda, którzy pracują jako radcy zawodowi, mogą, jako radcowie prawni mogą jakoś sobie ustalać, kiedy pracują, a kiedy nie pracują. Naukowcy również, to jest taka grupa, gdzie mimo istniejącej pewnej presji, to i tak istnieje duża wolność i zakres takiej dowolności w wykonywaniu czynności zawodowych. Czyli reasumując, tam, gdzie jest duża odpowiedzialność, gdzie jest dużo obowiązków, gdzie istnieje konieczność wykonywania wiele ról w obrębie danego zawodu, to są takie grupy zawodowe, które są bardziej narażone na wystąpienie tego zjawiska. I prawdopodobnie takie próby wzmacniania, ja mówię tego prawdopodobnie, bo nie przychodzą mi do głowy żadne wyniki badań, ale prawdopodobnie to jest tak, że wzmacnianie tej energii, tak, może powodować, że zamiast entuzjazmu, prawda, mamy pracoholików. Raczej należałoby w tego rodzaju sytuacjach, w kontakcie, w relacji do takich grup zawodowych raczej stosować z kolei te procedury służące zmniejszeniu napięcia, redukcji stresu, niż jego pogłębiania poprzez, nie wiem, szkolenia i dodatkowe jakieś zadania, które te osoby powinny wykonywać. Ja mam pytanie, jakby tak trochę zainspirowane tym, co przed chwilą pan powiedział odnośnie grup zawodowych. Niedawno czytałam artykuł na temat wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek i okazało się, że te z nich, które cechowały się większą empatią, były bardziej narażone na wypalenie zawodowe. Pytanie, czy ta kwestia empatii też była w jakimś stopniu poruszana u państwa w kontekście pracoholizmu? Nie znam takich badań, które łączyłyby empatię i pracoholizm, ale spodziewałbym się, że
ta relacja nie będzie taka oczywista. To znaczy prawdopodobnie to jest tak, że empatia może chronić, taką hipotezę postawił, może chronić przed popadaniem w pracoholizm, dlatego że empatia wiąże się między innymi z taką świadomością swoich emocji, umiejętnością odczuwania emocji innych ludzi, umiejętnością nazywania emocji, odróżniania różnych emocji pozytywnych, różnego rodzaju pozytywnych, różnego rodzaju negatywnych emocji. A u pracoholików, tak przynajmniej wynikałoby z badań, obserwuje się raczej taką tendencję do zanikania tej inteligencji emocjonalnej, prawda? Pracownicy częściej korzystają z takich strategii służących wypieraniu emocji, nie potrafią emocji nazywać, nie są dobrzy w regulowaniu emocji, w odróżnieniu do osób, które można byłoby nazwać empatycznymi. Więc chociażby z tego powodu ta relacja między wypaleniem, empatią a pracoholizmem nie byłaby aż taka oczywista, prawda? Teraz tak pomyślałam, że w przypadku pielęgniarek może być oczywista z uwagi na to, że empatia, wczuwanie się w pacjenta, w drugą osobę, czyli element pracy wykonywanej, czyli w tym konkretnym przypadku ta korelacja może wystąpić między empatią a pracoholizmem. Stąd teza artykułu. Ja myślę, że nie do końca, bo to nie jest tak, że pracoholizm a wypalenie to jest jeden do jednego, prawda? Czasem jest tak, że inne powody niż pracoholizm przekładają się na wypalenie zawodowe, tak? Więc ta hipoteza wcale nie jest taka oczywista. Natomiast pewnie trzeba by zrobić badania, żeby powiedzieć, jak jest. Aha. Bałbym się. Może rzeczywiście, na przykład mogą istnieć, czy pewnie powinny się pojawić jeszcze jakieś okoliczności, które mogłyby powodować to, że ludzie z pewną tendencją do wypalenia, powiedzmy, niech to będzie empatia, o której rzeczywiście może wystąpić pracoholizm, tak? Czyli muszą istnieć na przykład bardzo silne wymagania zewnętrzne, musi istnieć takie duże uwewnętrznienie pewnych reguł zewnętrznych związanych z osiąganiem wysokich wyników. Pytanie, czy to w tej grupie zawodowej może wystąpić? Kiedy możemy mówić o wiarygodnych badaniach? Jaka grupa jest potrzebna, żeby badania jakiekolwiek mogły być uznane za wiarygodne? W przypadku pracoholizmu dąży się do tego, po pierwsze, żeby na przykład postulowano strukturę pracoholizmu, pewne aspekty pracoholizmu, wykazać na jak największych próbach, to jest czasem 1000, 2000, po pierwsze w różnych grupach zawodowych, na różnych stanowiskach, czyli zarówno w grupie menadżerów, jak i też takich pracowników niższego szczebla. Dobrze, jeśli badania są prowadzone międzykulturowo, to znaczy, że to, co postulujemy, jakie coś jest, żeby było realizowane w jak największej grupie krajów. Myśmy na przykład prowadzili badania i w Polsce, w Niemczech, trochę w Stanach Zjednoczonych. No, Holendrzy są zdecydowanie lepsi, bo oni te badania dotyczące pracoholizmu prowadzą w wielu, wielu krajach. Więc to są między innymi te dwa podstawowe wyróżniki, to znaczy różne grupy wewnątrz kraju i różne kraje, po to, żeby pokazać, na ile ten konstrukt, na przykład pracoholizmu, jest niezależny od kultury, a na ile jest zależny. Jeśli mamy grupę 1000 osób, załóżmy, że rzeczywiście są to badania prowadzone wśród różnych grup zawodowych i w różnych krajach, czy to już jest taka ilość minimalna, która pozwala na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków? No, mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Ważne jest jeszcze to, że to jest taki trzeci aspekt w badaniach, to znaczy, że badania są powtarzane przez inne zespoły badawcze, to znaczy, że inny zespół badawczy bierze narzędzia, które my stosujemy w naszych badaniach, i również uzyskuje podobne efekty, podobne związki między zmiennymi. To jest jakby taki trzeci,
trzeci aspekt, ale te dwa pierwsze są takie najważniejsze. Troszeczkę inna w tym momencie, inne zagadnienie. Czy kiedykolwiek ktoś zastanawiał się, bądź już zdążył to przebadać, co się dzieje z pracoholikiem, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju załamania? Czyli pracoholik, załóżmy, że jest to pracoholik, wycofuje się ze swojej czynności. Czy jest możliwość, że popada w pewnego rodzaju dwubiegunowość, czyli po byciu pracoholikiem następuje absolutnie konstans, nie robi taki człowiek nic. To jest takie pytanie dotyczące mniejszym stopniu badań takich ilościowych, kiedy badamy duże grupy, a bardziej takiego indywidualnego kontaktu między na przykład terapeutą a klientem. Więc w sensie ilościowym nikt tego nie robił, to znaczy, bo trudno jest dotrzeć do tego etapu, o którym pani powiedziała, prawda, że następuje pewnego rodzaju załamanie, a później pytanie, co dalej, tak? Ja miałem do czynienia, nie osobiście, bo ja nie jestem terapeutą, natomiast moja współpracowniczka Kamila Wojdyło jest i ona miała takich klientów i zazwyczaj trafiali do niej właśnie w takiej sytuacji, to znaczy w sytuacji takiej, kiedy okazywało się, że już tak są mocno nakręceni tą pracą, że nieważne, jak mocno by się miotali, prawda, czy poszliby do pracy na 10-20 godzin, to i tak nie byliby w stanie zrealizować tego zadania. No i wtedy się zwracają o pomoc, natomiast raczej, skoro się zwracają, to wcale nie znaczy, że nie ma już skutkiem tego załamania nic się nie dzieje, tak? Prawdopodobnie wtedy pojawia się taka potrzeba znalezienia kogoś, kto jest w stanie pomóc. Więc jakby człowiek mocno jakby dotknięty tym problemem, to nie jest ktoś, kto jest całkowicie wyczerpany, nic się nie dzieje, nie ma żadnej motywacji do zmiany swojej sytuacji. To na pewno nie. Czy jest jakaś zależność pomiędzy wysokością wynagrodzenia a pracoholizmem, a jeśli zauważono taką zależność, to czy można sterować ewentualnie ludźmi, którzy mają na przykład silną samokontrolę, ale ustawić im tak wysokie wynagrodzenie, żeby wpadli w ten pracoholizm? Czy w ogóle takie badania, ktoś takiego coś zauważył? Myśmy próbowali to robić. Nie było żadnych zależności. To nie jest kwestia, może być na szczęście, taka, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższy pracoholizm. To jest zupełnie inna kwestia, chociażby z tego względu, że duże znaczenie jednak mają cechy, predyspozycje takie osobowościowe, to jak ludzie traktują i w jaki sposób angażują się w pracę. Tak badania sugerują, natomiast są takie próby na przykład powiązania postaw wobec pieniędzy z pracoholizmem i tam, co mnie też dziwi, te związki nie są zbyt silne, to znaczy to nie jest tak, że pracoholicy mają na przykład absolutnie pozytywne postawy względem pieniędzy. To jest kwestia bardziej złożona, więc w tej materii to jest kwestia, która po pierwsze wymaga badań, ale nie jest tak oczywista, jak można by pomyśleć, tak, że być może to jest tak, że ludzie stają się pracoholikami, bo gonią za pieniędzmi. To tak nie. Zdrowotny. W Polsce pod względem zdrowotnym obserwuje się duże załamanie jakiegoś zdrowia psychicznego bądź w ogóle zdrowia ludzi na tle pracoholizmu, bo ja nie słyszałem o takiej jednostce chorobowej, przyznam szczerze, w Polsce, nie wiem, śmierć z przepracowania, u nas tego chyba nie ma jeszcze. Tego nie ma nigdzie. Myśmy próbowali artykuły na temat pracoholizmu wysyłać do czasopism, które nazywają się addiction, uzależnienie, do różnych. I tam nikt nie przyjął, bo nie ma takiego czegoś. I to jest pewien dylemat, pewien problem, z którym się badacze pracoholizmu od lat mierzą. Ostatnio była próba wprowadzenia do amerykańskiej klasyfikacji chorób psychicznych, na przykład uzależnienia od gier komputerowych. No i psychiatrzy na to nie pozwolili,
Więc skoro tego nie można wprowadzić, to prawdopodobnie ta droga do wprowadzania takiej jednostki chorobowej jest albo daleka, albo prawie niemożliwa. To jest też poniekąd pokłosie tego, czym jest pracoholizm, bo my to traktujemy jako badacze uzależnień behawioralne i tutaj nie da się między innymi pokazać takiego mechanizmu biologicznego, który za tym stoi, a między innymi wymaga się od tego, żeby coś uznać za uzależnienie, żeby pokazać ten mechanizm biologiczny, prawda, jak na przykład zmienia się mózg, jak zmienia się biochemia pod wpływem danej substancji czy danej czynności. Są badania ad hazardem, które świetnie pokazują ten mechanizm biologiczny, w jaki sposób ludzie się warunkują przy wysokiej tendencji na ryzyko, warunkują się na gry hazardowe i co dzieje się w ich mózgach, natomiast tak w przypadku pracoholizmu nie ma. Prawdopodobnie jest to kwestia no, po prostu badań i zaangażowania się ludzi w ten problem. Tak jak było o perfekcjonizmie, no to może jakby tutaj znaleźć korelację. Myśmy robili takie badania używając takich skal. To nie są badania kliniczne, tylko to są badania raczej takie ilościowe i tam związki między innymi z takimi tendencjami do kompulsji, obsesji udało się obserwować. Natomiast no to są tylko związki, prawda? Halo. Czy da się zaobserwować jakieś strategie preselekcyjne podczas procesów rekrutacyjnych mające bądź eliminować potencjalnych pracoholików, bądź odwrotnie wyszukiwać? Czy są jakieś słowa klucze na przykład w ogłoszeniach na pracę, które mogą wskazywać intencje zleceniodawcy? Nie, takie strategie nie są mi znane. Myślę, że byłoby to bardzo trudne, żeby za pomocą prostych metod, pytań, żeby te predyspozycje diagnozować. Z tego względu, że tak zwana wartość, która bierze się z kwestionariuszy w zakresie przewidywania tego, jak będzie zachowywała się dana osoba, która uzyskała w kwestionariuszu pracoholizmu jakiś wynik, nie jest znana. Tak? To jest kwestia, którą prawdopodobnie trzeba osiągnąć. To jest jedna rzecz. A druga, ja myślę, że biorąc pod uwagę tego, część tych przyczyn mechanizmu, które tutaj opisałem, które wikłają się w ten problem, to byłoby dość ciężkie pokazać 2, 3, 4 wyznaczniki, na które można sobie pozwolić w procesie rekrutacji, bo wiadomo, że w procesie rekrutacji to tam czasem trzeba sporo kompetencji pomierzyć, żeby pokazać, prawda, najpierw czy się pracownik nadaje do danego stanowiska, a później się jeszcze skoncentrować na aspektach, które mogą powodować, że praca jest wykonywana nieefektywnie, że pracownik cierpi, tak? Ma pan jakąś osobę, która jest pracoholikiem w swoim otoczeniu? Ja tylko podejrzewam, że niektórzy są, ale ja myślę, że jest bardzo trudne określenie tego, bo de facto, jeśli chcemy to zrobić, to musimy poznać intencje tej osoby, co ona rzeczywiście czuje, więc to wymaga otwartości też z drugiej strony. A myślę też, że to byłoby bardziej prawdopodobne, jeśli osoba się do pewnego problemu przyznała, tak? Jeśli to jest tak, że podchodzi pani do kogoś i mówi pani, prawda, widzę, że jesteś alkoholikiem, on mówi, no co ty, daj spokój, prawda, ja tylko lubię, jestem smakoszem, prawda, lubię prowadzić różnych trunków, to mogłoby tak być, prawda, więc jeśli nie ma tej potrzeby tej drugiej strony z wyjściem porozmawiania o tego rodzaju problemie, to tak tego osiągnąć nie można, tej diagnozy, prawda? Niestety znam taką osobę, która jest pracoholikiem i się przyznaje do tego. Dziewczyna zaczęła od tego, że zaczęła studia, po prostu musiała się na nich utrzymać. 8:14 zajęcia na uczelni, 15:22 praca. Tak było przez 3 lata. No musiała się dziewczynina
utrzymać, po prostu pracowała i to takie było już odgórne i naturalne. Wiadomo, było zmęczona, nie narzekała za bardzo, no mus to mus, ale później to już była tak jakby gorzej u niej, ponieważ miała normalną pracę od godziny 7.30 do 15.30, ale szukała sobie drugiej, do 22.00. Tak naprawdę godzina 7.30, 15.30, 16.00, 22.00. Ona się do tego stricte przyznawała, z ręką na sercu mówiła, że jest pracoholikiem. Przeprowadziła się niedawno do Warszawy, 3 miesiące pracuje i co? Obiecała sobie, że będzie miała jedną pracę. Obiecała, ma dwie. I ciężko to jest tak naprawdę do wytłumaczenia w tym momencie, bo ona siedzi dobrze. Co innego będę robić? Będę teraz, nie wiem, chodzić na siłownię, spotykać się ze znajomymi, ale nie, ma taką potrzebę, żeby iść do tej drugiej pracy. I to też nie wynika z powodów finansowych, bo ona ma mnóstwo pieniędzy, nie musiała tak naprawdę by pracować. Bo też, nie wiem, tam rodziców, nie rodziców, ale też z jednej pracy mogłaby się utrzymać, ale w tym momencie ona po prostu czuje, że musi iść do tej jednej pracy, do tej drugiej pracy, czuje się szczęśliwa. No ale tak jak pan już wspomniał, już ma te naleciałości pracoholizmu, zdrowie, niezdrowie i tak dalej. Oczywiście, jeśli to jest tak, że ktoś się przyznaje do pracoholizmu, to zawsze jest pytanie, na jakiej podstawie. To jest jedna kwestia, ale druga, jeśli rzeczywiście jest tak, że ona czuje dyskomfort, widzi sama, że to nie jest nic dobrego, to myślę, że trudno jest radzić komuś, prawda? Widzę, że masz problem, tak? Powinnaś coś z tym zrobić. To jest zawsze sprawa delikatna ja nie chcę podpowiadać rozwiązania, tak? Natomiast... I tak dalej, czuję po prostu zadowolenie z tego, że idzie do tej pracy i się spełnia. I to nie jest takie czyste spełnienie, ona po prostu chce być na nogach od 7 do 22, 24, czuje zadowolenie. Tak jak już powiedziałam, że nie wyjście ze znajomymi, pójście na siłownię, odwiedzenie, nie wiem, babci, dziadka, kogokolwiek, tylko po prostu iście do pracy i czuje się wtedy bardzo dobrze. Czuje się wtedy bokiem, tak jak ona to mówi, bo ona mówi o tym otwarcie. A czy to jest tak, że ona potrzebuje pomocy? Jakby widzi pani w tym, że ona... Ale mówię, że no nie krzyczy, pomóżcie mi, zróbcie coś ze mną, zabierzcie mnie gdzieś i po prostu, żebym odżyła, ale po prostu się cieszy z tego, że chodzi do tej pracy, ale tak jak mówię, widać to. Zdrowie nie tylko nie psychiczne stricte, ale fizyczne. Bo to widać po niej, już szerzała cera, już nie ma takiej iskry w oczach. Ja mówię, to jest bardzo ciekawe, dlatego przyszłam na ten wykład, żeby tak może jej w jakiś sposób pomóc. Jeśli rzeczywiście to jest tak, że nie chcę robić diagnozy na odległość, natomiast jeśli pani czuje, że osoba potrzebuje pomocy, no myślę, że rozmowa, jakaś relacja, jakiś kontakt z tą osobą jest tutaj najbardziej wskazany. Jeśli rzeczywiście okaże się, że ona potrzebuje pomocy, to myślę, że spokojnie można znaleźć w Warszawie, w Polsce kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmie. Ale to jest kwestia, która w moim przekonaniu musi w dużym stopniu wynikać z jej, bo nikogo na terapię, szczególnie w takim przypadku, wysłać się nie da, nie powinno. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mam wrażenie, że trochę mieszamy pojęcia. Z tego, co ja dobrze zrozumiałam, to pracoholizm bierze się jakby, znaczy może być na początku to entuzjasta pracy, tak, ale później już pracoholikiem jest osoba, która się frustruje i która na niskim poziomie wykonuje swoje zadania, tak. I z tego, co tutaj pani opowiadała, no to ta dziewczyna pewnie jest teraz wielką entuzjastką pracy, bo ja nie słyszałam, żeby ona chodziła sfrustrowana albo żeby wykonywała na niskim poziomie, tak, swoje zadania, więc to jest to, co pan mówił o tych potocznych stwierdzeniach, czyli że ludzie się chwalą, że są pracoholikami, moim zdaniem nie są, są wtedy entuzjastami, tylko jest to mylenie pojęć. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy dobrze myślę, proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Dobrze pani myśli, w tym sensie, że pracoholizm to jest brak satysfakcji, to jest lęk, to jest obniżona efektywność, to jest wyczerpanie, to są problemy zdrowotne, z kolei entuzjazm to jest szczęście, zadowolenie, te wszystkie rzeczy, które wynikają między innymi z satysfakcji zawodowej. Jak już sobie wyjaśniliśmy, czym jest pracoholizm dokładnie, to mam pytanie, czy istnieją jakieś rekomendacje dla prawdziwych pracoholików, czyli na przykład, czy powinni zmienić środowisko pracy, czy powinni poddać się terapii i jakby jakie są rokowania w zależności od wybranej opcji? To, co się próbuje robić, to wprowadzać terapie poznawczo-behawioralne, tak, które na przykład związane są z tym, żeby na przykład nauczyć ludzi relaksacji, oderwania się od pracy, ale też nauczenia tych ludzi tego, że tego, co wskazuje, a może inaczej, że wyznaczniki samooceny to nie tylko praca, ale to także relacje społeczne, czyli chodzi o to, żeby tych ludzi przestawić na między innymi budowanie przyjaźni, pozytywnych relacji z innymi ludźmi. I to się między innymi odbywa taką metodą małych kroków, prawda? Czyli pokazuje się, że okej, spróbuj teraz zrobić coś innego jak praca, spróbuj nawiązać dobrą relację z innymi ludźmi, staraj się robić to powoli, powiedz o tym, co dobrego w tej relacji czujesz. Po trzecie, taki terapeuta też stara się zmienić pewne przekonania pracowników co do tego, jak powinni pracę wykonywać. Ja słyszałem o takich sposobach, że na przykład angażuje się w leczenie pracoholików osoby, które nie są świadome tego, że dana osoba jest poddawana terapii, na przykład szefów. I zadanie pracoholika jest wykonanie zadania, powiedzmy, na 50%, według niego, jak to zadanie powinno być wykonane, a następnie ktoś obiektywnie ocenia, jak dobrze jest dana robota zrobiona. I może się okazać, że na przykład pracodawca albo szef ocenia tę robotę za świetnie zrobioną, mimo tego, że ona w przekonaniu pracoholika jest zrobiona na 50%, tak? I w ten sposób redukuje się ten neurotyczny perfekcjonizm, czyli ta konieczność perfekcyjnego gonienia coraz to wyższych standardów i się obniża, pokazuje się, że pracę można wykonać całkiem nieźle, dobrze, na takim poziomie, na jakim się powinno, a wcale się nie trzeba na tym zamęczać, tak? Czyli to jest między innymi taki sposób redukcji tych przekonań, że powinien być najlepszy, zawsze osiągać jak najlepsze wyniki. Tak? Czyli to jest zazwyczaj taka wieloetapowa, wielowarstwowe oddziaływanie. A czy zaleca się takim osobom zmianę miejsca pracy? Ja myślę, że się zaleca, natomiast w związku z tym, że nie ma takich dobrych badań pokazujących, jak kontekst zawodowy wpływa na kształtowanie się pracoholizmu, to trudno powiedzieć, które rekomendacje są obiektywne i takie trafne. Natomiast z tego, co wiem, to się rzeczywiście zaleca, na przykład zmianę na pracę na taką, która wymaga mniejszej rywalizacji, że człowiek bardziej pracuje na swój własny rachunek, czy na przykład rozwija swoje zainteresowania, niż robi coś rywalizując z innymi. A ja chciałam wrócić do początku i zapytać się o metody wzmacniania wartości samokontroli, kompetencji samokontroli. Tutaj tych metod może być bardzo wiele. Jedno, co jest pewne, to, że samo myślenie o samokontroli w niczym nie pomaga. To znaczy, że jeśli chcemy być lepsi w skutecznym kontrolowaniu i osiąganiu swojego celu, to nie wystarczy o tym myśleć. Trzeba robić, trzeba działać, to jest jedna. Druga kwestia, jeśli samokontrola to jest taka zdolność do hamowania, reakcji, to okazuje się, że tę zdolność do hamowania można rozwijać na wiele sposobów. Między innymi badania pokazują, że poprzez na przykład rzucanie jednego nałogu zwiększamy szansę, prawdopodobieństwo rzucenia kolejnego nałogu. Tak? Czyli jeśli ćwiczymy rzucanie nałogu, który jest relatywnie łatwy do rzucenia, ponieważ nie jest dla nas tak ważny jakiś nawyk, to później łatwiej jest rzucić taki nawyk, który jest dla nas bardziej dotkliwy.
Kolejna kwestia to jest na przykład, to są ćwiczenia fizyczne. Okazuje się, że taka sytuacja, kiedy musimy wykonać szereg działań, znosić zmęczenie, znosić frustrację wynikającą z tego, że nie wiem, nie możemy osiągnąć takiego wyniku, jakbyśmy chcieli, to skutkuje takim transferem, który poprawia samokontrolę. Między innymi to są takie dwie podstawowe techniki, które można wprowadzać. I trzecia, taka, która od jakiegoś czasu jest testowana, to jest to, co się określa mianem medytacji. To jest taki czynnik, który powoduje to, że ludzie wzmacniają swoją samokontrolę. I to ostatnio bardzo ładnie działa w badaniach, bo okazuje się, że rzeczywiście ci, którzy medytują, to lepiej sobie radzą z sytuacjami pokusy, lepiej kontrolują swoje impulsy. Pytanie dlaczego, ale to jest już chyba trochę obok. Wspomniał Pan o medytacji i zastanawiam się, czy to już jest zakres, który w Polsce jest badany, czy przywołuje Pan tutaj jakieś badania spoza Polski, z innych krajów? To są badania między innymi niemieckie, amerykańskie, holenderskie. Nie znam systematycznych badań w Polsce robionych. Ostatnią rzecz chciałam tutaj Pani trochę udzielić pytania a propos ćwiczenia samokontroli, jeśli mogę. Książka Baumeistera Siła woli, bardzo polecam. I on opisuje właśnie tam wolę jako mięsień, który właśnie tak jak Pan wspomniał, możemy ćwiczyć. I ważne jest to, żeby no, nie brać za dużo naraz, tak? Czyli nie wprowadzać wszystkich na przykład postanowień noworocznych zarazem, bo to się po prostu nie uda. To, co też Pan wspominał tutaj w trakcie wykładu, że faktycznie no, ta nasza wola się wyczerpuje, to co widzieliśmy nawet na tych filmie o piankach. Dlatego powinniśmy ją ćwiczyć nawet w jakiś mały sposób, zaczynając na przykład od, nie wiem, ćwiczenia wyprostowanej pozycji ciała, tak, żeby chodzić z prostymi plecami. I to już będzie coś, co wzmocni tą samokontrolę i później ją możemy przekładać na kolejne ważniejsze aspekty. No i tym pozytywnym akcentem chyba kończymy. Także życzę Państwu właściwej samokontroli. Gdyby ktoś z Państwa chciał do mnie napisać, to na początku podałem e-mail. Może go jeszcze raz wyświetlę. Okej, także dziękuję i być może do zobaczenia.